Wybacz mi, ojcze, bo zgrzeszyłem. Słucham cię, synu. Nawet nie wiem, co mam mówić. Spokojnie. Kiedy ostatni raz byłeś u spowiedzi? Ty był jeszcze w domu, przed wyjazdem. 9-10 lat temu. To dawno. Wstydziłem się. Dalej się wstydzę. Przed Bogiem nie musisz się wstydzić. Tutaj możesz powiedzieć wszystko. Wszystko. Ja nawet nie wiem, od czego mam zacząć. Zacznij od początku. Mój synu, pisz do mnie, synu. Pisał, będę 3-4 razy. Bierzemy tutaj wszystko dla ciebie, synku. Wszystko najlepiej, żebyś ty miał, synu. I jedz, syneczku, tak? I jedz jajków ci naszykowałam i tych konfitur, cośmy z Anką narobiły. No, Anka, gdzie masz ten koszyk? No, synu. Mój synu, no i po nocach mi nie chodź, synu. Wiesz, nie jak będę, to dobrze w mieście będzie. Jest, synu. Wszystko, módl się. Widzimy się na święta. No, wszystko będzie dobrze. Synu. Tak, kochana, już. Zaraz będzie. Z Bogiem, synu, no. No, no. Jedź, synu, jedź. Z Bogiem. Chodź tutaj. No. Pa, synu, pa. Syneczku. Dlaczego wyjechałeś? Takie były czasy. Wszyscy wyjeżdżali. A ja chciałem być kimś. Wyrwać się stamtąd. Coś osiągnąć. Studiowałeś? Nie do końca. Towarzysze, od tej chwili jesteście na służbie. Służba wasza nie tyczy się tylko waszych współobywateli i współobywatelek. Przykład z Radomia powinien wam pokazać, że nie odpowiadacie przed niczym innym, tylko przed Polską Ludową i zasadami, które leżą u jej podstaw i które zagwarantowały jej lata szczęścia i dobrobytu. Służba wasza, towarzysze, będzie fundamentem, na którym oprze się sukces i wspaniałość waszej ojczyzny. Wielki jest ciężar waszego obowiązku i już my jesteśmy od tego, żeby was do niego przygotować. Słuchajcie, chłopcy, sporo jest takich, co będą wam w tej robocie przeszkadzać. Może i tutaj znajdą się tacy, którym droga wytyczona przez partię zda się nie podobać. Musicie być czujni, towarzysze. To wy jesteście gwarantem bezpieczeństwa naszego społeczeństwa i ostoją ustroju socjalistycznego. Noście mundur z dumą, ale i z poczuciem obowiązku, jaki na was nakłada. Pamiętajcie, co zawdzięczacie ojczyźnie. Władza ludowa was wykształciła, wykarmiła i dbała o was, jak matka dba o swoje dzieci. I teraz macie okazję się jej odwdzięczyć. Niech żyje. Niech kieruje wami wiecznie żywy duch marksizmu, leninizmu. Niech żyje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Niech żyje Polska Ludowa i polski lud pracujący!
Wtedy przestałem chodzić do kościoła. Były lata 70, wie ksiądz jak wtedy było. Tam była taka lista. Nikt o nim nie mówił, ale wszyscy wiedzieli. Jak go zauważyli z medalikiem w kościele, to potem były problemy. Nie można było dostać mieszkania, o awansie to już w ogóle nie można było marzyć. Wejdź, zostaw to. Co było dalej? Normalna praca. Patrole, dużo pisania. Ludzie teraz myślą, że Milisa tylko pałami machała. A to głównie nuda była. A potem był stan wojenny. Republika jest nasz wojen. Katowice. Tak. W Katowicach, człowieku, Katowice to jest nic. Pojedziemy na Republikę za miesiąc, za dwa lecimy do mnie. A, żebyś a, wiedział, żebyś a, wiedział. Bierzemy Jasia, bierzemy Wiktora. Słuchaj, jak ja tam w pełnym mundurze wyjdę, człowieku, jak pan się tam pakuje, będziesz myślisz, że po co ja tam pójdę w ogóle do milicji, no. I jak my tam wrócimy, człowieku, tak będzie, super. Ej, będzie. Cześć. Dobra, 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 cześć, idziemy. Rodzice w korze, brat aresztowany w grudniu. Zapowiada się nieźle. Dobrze, proszę pani. Wszyscy jesteśmy zmęczeni, więc może postarajmy się oboje, żeby to wszystko poszło sprawnie. Wie pani, jaka jest sytuacja? Została pani przyłapana z ulotkami nawołującymi do wystąpień przeciw władzy. Ale spokojnie, jesteśmy po pani stronie. Chcemy tylko wiedzieć, kto panią do tego zmusił. Jeżeli wyświadczy nam pani tę przysługę, może być pani pewna, że zadbamy o to, by odsiadka pani brata minęła szybko, bez żadnych problemów. Więc jak? Wie pan, jak śmieszna jest pana propozycja? Biorąc pod uwagę to, co robicie ze mną, z nami wszystkimi. Teraz chce się pan dogadywać? Po godzinie bicia? Jesteście żałośni, towarzyszu. My jesteśmy żałośni! My dbamy o porządek! Wy podpalacie budynki i demolujecie ulice! Więc jeszcze raz! Od kogo masz ulotki? Od kogo? Tak chcesz się bawić? No to dawaj! Stał! Stał! Chodź! Chodź! Nie. Co jest to? Chodź! Masz i lej! Lej!
rzuciłem to wszystko. Różnie potem było. Pracowałem raz tu, raz tam, ale nikomu nie mówiłem o tym, co robiłem wcześniej. Jak zabili Popiełuszkę w 84, to byłem w hucie. Sporo chłopaków wtedy szło do Solidarności, to ja poszedłem z nimi. Chciałem jakoś to odpracować. Jakoś to wynagrodzić. Robiłem nic ważnego, parę ulotek, parę plakatów, ale dawało mi to straszną satysfakcję, mój ojciec. Czułem, że robię coś dobrego. Nie myślałem wtedy o tamtym. Więc dlaczego tu jesteś? Bo nagle wszystko wróciło. Cześć, Staku! Staku! Co tak było? Internowali go! Dobra, nie wszyscy się znają. Stachu, wszyscy, cześć, Stachu. Przypominam wam, po co się tu spotkaliśmy. Potrzebujemy dużo ulotek. Mnóstwo farby na transparenty. Mamy ich zasypać. Co jest, Stachu? Przepraszam. Ja muszę iść. Naprawdę, przepraszam. Ja muszę iść. Naprawdę. Wiesz, po co tu przyszedłeś? Nie wiem. Ja już sam nie wiem, co mam robić. Za każdym razem, kiedy wydaje mi się, że już wszystko sobie poukładałem, że to wszystko jest już za mną, to znowu mnie dopada. Co mam zrobić, żeby o tym zapomnieć? Czy mam prawo o tym zapomnieć? Jak się tego pozbyć? Musisz stawić czoła temu, co było. Wyjść temu naprzeciw. Nie czekać, aż przeszłość znowu sama cię dogoni. Solidarność to znaczy jeden i drugi. A skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy brzemię dźwigane samotnie przez człowieka. Ojciec Święty wypowiedział te słowa w Gdańsku, zapamiętaj je. Nie jesteś sam. Ludzie ci wybaczą. Musisz tylko dać im szansę. Słońce błyśnie między wschodem a zachodem, mimochodem obrysuje miasto chmur. Jednych dziegciem dzień nakarmi, innych miodem, temu głowę wzniesie, temu napnie sznur. Trochę starsze znów się stanie to, co młode, jakby strzepnął ptak kolejną kroplę z piór. Mimochodem, jakby strzepnął kroplę z piór.